Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Skąd pomysł, żeby zbadać zawodowe losy absolwentów studiów społecznych Uniwersytetu Opolskiego? W Instytucie Politologii wygraliśmy grant z Urzędu Marszałkowskiego w ramach małych grantów na studia z przyszłością. W sensie mieliśmy mieć za zadanie zbadanie karier zawodowych naszych studentów, określenie ich profilów zawodowych oraz szans i zagrożeń, które na nich czekają na rynku pracy. No pojawiły się pieniądze w Urzędzie Marszałkowskim. Tak, skąd jest pomysł na takie badanie? Zapotrzebowanie. Raz, że mam zgodne w sensie zarówno w strategii województwa polskiego, jak i samego Uniwersytetu Polskiego, jak i również uniwersytety mają obowiązek ministerialny nałożony z góry na monitorowanie karier studentów, no to było głównym powodem podjęcie tych badań. No panie doktorze, niech pan przyzna otwarcie. Zirytowali was politycy, którzy mówili, że nie warto studiować politologii czy socjologii, no bo przecież no, praca czeka na inżynierów, ewentualnie spawaczy. Po co komu politolog? Tak. Zdecydowanie zirytowali. Z naszych badań jasno wynika, że jednak politolodzy, socjolodzy, filozofowie, czyli zarówno studenci i absolwenci nauk społecznych, jak i humanistycznych, są jak najbardziej potrzebni i są na rynku pracy i są atrakcyjnym kąskiem dla pracodawców, tak to nazwijmy kolokwialnie. Jak wyglądają takie badania? Co sprawdzaliście? Najpierw sprawdzaliśmy ogólne trendy, tendencje krajowe na podstawie różnego rodzaju raportów Narodowego Centrum Badania i Rozwoju, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, różnego rodzaju firm robiących tego typu badania. A druga część, ta najważniejsza tak naprawdę część, polegała na analizie, dokładnej analizie danych, które my gromadzimy przez ostatnie 5-6 lat, czyli praktyk studenckich, monitorowania karier, ścieżek aktywności zawodowej naszych studentów. No i grupa badawcza była w okolicach 2000 studentów, więc no, wydaje się, że mamy się czym pochwalić. 2000 osób, prześledziliście ich losy zawodowe? To chyba nie jest takie łatwe. To nie jest takie łatwe, ale robimy to regularnie. W Instytucie Politologii działa Centrum Zawodowej Aktywizacji Studentów, które zajmuje się właśnie tego typu badaniami. I to na podstawie wyników badań Centrum Aktywizacji Zawodowej Studentów Instytutu Politologii, no mogliśmy przygotować ten raport. No dziś pana kolega z Instytutu, Arkadiusz Wiśniewski, chwilowo urlopowany, tak, podsumuje półmetek kadencji na fotelu prezydenta Opola. To jest typowa kariera opolskiego politologa? Biorąc pod uwagę osoby pracujące w Urzędzie Miasta, w Urzędzie Wojewódzkim, wydaje się, że jak najbardziej tak. No większość osób władczych, tak to nazwijmy, województwem, jak i miastem, to są nasi absolwenci bądź moi koledzy z pracy. Czyli albo czynni politycy, którzy się poddają pod ocenę wyborców, albo urzędnicy. Tak jest. Ale nie tylko. Trzeba tutaj jasno zaznaczyć, że politolodzy, socjolodzy, filozofowie nie pracują tylko i wyłącznie w jednostkach samorządu terytorialnego, nie tylko bawią się w politykę, pracują w agencjach kreatywnych. Naprawdę, no, biorąc pod uwagę właśnie tę analizę ścieżek zawodowych naszych studentów, no, zatrudnienie jest bardzo, ale to bardzo szerokie. No co pokazały wasze badania? Pokazały przede wszystkim to, że takie przeświadczenie społeczne o tym, że studenci lepiej być spawaczem niż politologiem, cytując jednego z klasyków, no są jak najbardziej błędne, tak? Studenci nie mają problemu z zatrudnieniem. Co więcej, studenci już w czasie studiów starają się zdobyć jak największe doświadczenie zawodowe poprzez szereg praktyk, staży, a co w późniejszym czasie gwarantuje im łatwiejszym zdobyciem zatrudnienia, bądź po prostu przejściem z praktykanta od razu na pracownika. Do tego pokazało, no, trzeba włożyć łyżkę dziegciu do tej beczki miodu. Pokazało też to, że studia, przekonanie studentów i społeczeństwa o tym, że studia dają pracę, w dzisiejszych czasach jest absolutnie błędne. No, z takim podejściem nie można iść na studia. Czyli takie myślenie, że będziemy mieli po studiach zawód wyuczony i będziemy nim pracowali do emerytury, to jest anachronizm. Absolutnie tak, no studia to nie jest obróbka ze skrawaniem, tak? Studia mają ukształtować jednostkę, mają rozwinąć jej horyzonty myślowe, zaszczepić taki głód wiedzy, podnieść wartość samego człowieka i zwyczajnie pokazać mu, że można wiedzieć więcej i zrobić coś lepiej, ale to nie znaczy, że my będziemy uczyli zawodu. Wbrew pozorom, studia nigdy nie powinny uczyć zawodu. No, w chwili obecnej nie ma właściwie kierunku studiów, który daje zawód, może poza kierunkiem lekarskim i wspomnianą wcześniej teologią kapłańską, a tak naprawdę, no, jeżeli sami absolwenci maturalni z szkół średnich będą szli na studia z nastawieniem, że studia dają im pracę, no to nie wyżymy im dobrych karier. To czego powinni się na studiach nauczyć? Jakie kwalifikacje, umiejętności wynieść?
Szereg umiejętności miękkich, tak zwanych. No, przede wszystkim ogromny zasób wiedzy, tak? Ale ta wiedza nie będzie zawsze potrzebna stricte w wykonywaniu pracy. Ta wiedza ma ukształtować człowieka jako jednostkę, ma pokazać mu, że świat to nie jest tylko jakiś mały wycinek, tylko łączyć jakiś taki ciąg przyczynowo-skutkowy i bardzo, ale to bardzo dużo kompetencji miękkich, umiejętność wyszukiwania i analizy informacji. Tego typu rzeczy są bardzo potrzebne i to również pokazaliśmy w raporcie, że tego oczekują pracodawcy od potencjalnych pracowników. Czyli politolog to nie jest ktoś, kto szuka oferty pracy w pośredniaku, tylko ma zupełnie inny sposób funkcjonowania w rzeczywistości, tak? W większości przypadków raczej tak. A takie oferty się w ogóle pojawiają, pana zdaniem? Dla politologów? Tak. Ciężko wskazać ofertę. Jaki pracodawca może szukać politologa? Jaki pracodawca? Stricte ciężko wskazać oferty dla politologa, socjologa wprost, tak? Ale studenci politologii, socjologii, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa mają tak szeroki zasób wiedzy i kompetencji społecznych, że no raczej nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia, zarówno w jednostkach samorządu terytorialnego, co można jakby powiedzieć, że jest to jedna ze ścieżek kariery, ale mamy przykłady agencji kreatywnych, mediów oczywiście, no co również widzimy na naszym opolskim i nie tylko no, także polskim. Także w Radiu Opole. Ta droga, o której oczywiście, pan mówił, tak. Czyli staż, ewentualnie praktyka i potem współpraca i nawet etat, to jest coś, co przerabiamy od wielu lat. To również potwierdzają wyniki naszego badania, więc znaczy się, że można. Ja bym jeszcze zapytał o te powiązania z polityką, bo ostatnio jednak można odnieść wrażenie, że takie studia politologiczne przygotowują głównie właśnie do uprawiania polityki. Mamy takie pokolenie młodych, zdolnych, speców od socjotechniki i marketingu politycznego. Także u nas w regionie. Patryk Jaki, absolwent politologii z Wrocławia, ale jednak, tak? Marcin Ociepa, Janusz Kowalski. Kolega z pracy. Janusz Kowalski też chyba u nas kończył politologię. Tak. No jak najbardziej. No, zresztą akurat w Instytucie Politologii ta specjalność marketingu politycznego od lat jest dosyć mocna i jest bardzo chętnie wybierana przez studentów. No i no, mamy się czym pochwalić, tak? Biorąc pod uwagę ścieżki kariery naszych absolwentów, zarówno tych politycznych, jak i niepolitycznych, to faktycznie politolodzy sobie doskonale radzą. No a panie doktorze, co mówią studenci, ci, którzy wybierają politologię, kiedy ich pytacie, dlaczego wybrali taki, a nie inny kierunek? Czym się kierują? No właśnie. Część osób oczywiście przychodzi z przypadku na zasadzie, a nie wiadomo, co to może pójdę. I to na byłem słaby z matematyki, kiedy pójdę na politologię. Tak, no, mój przykład. Ja byłem bardzo słaby z matematyki. I na każdym kierunku studiów zawsze takie osoby się znajdą. Ale w ostatnich kilku latach widzimy coraz większą profesjonalizację samych studentów, tak? Absolwentów szkół średnich tak naprawdę jeszcze wtedy, którzy już w szkole średniej gdzieś tam programują sobie swoją ścieżkę kariery. Wiedzą, że studia społeczne wyposażą ich w odpowiedni zasób wiedzy i przede wszystkim umiejętność lepszego zrozumienia otaczającego ich świata. Czyli no, to jest taka bardzo trudna do zweryfikowania umiejętność, czy też zasób wiedzy. Niemniej jednak jest on bardzo, bardzo potrzebny i absolutnie świadomie przychodzą na nasze studia. Tym bardziej, że na przykład już mamy takie przypadki studentów, którzy przychodzą na studia licencjackie, na stosunki międzynarodowe bądź politologię, a na studia magisterskie wybierają kierunek Europa Master, który okazał się, dostaliśmy ostatnio nagrodę, jednym z najlepszych kierunków międzynarodowych w Polsce, ponieważ prowadzimy kształcenie w trzech uniwersytetach. W Opolu, w Moguncji i w Dijon. To jeszcze zapytam na koniec, co zostanie po tym grancie, po tym badaniu? Po tym grancie mamy nadzieję, że zarówno my, jak i Urząd Marszałkowski wprowadzimy no, pewnego rodzaju zmiany i zmienimy też optykę, bo należy też zwrócić uwagę, że również my jako uczelnia musimy zmienić parę rzeczy, między innymi wzmożyć nasze wysiłki na rzecz tak zwanych rad interesariuszy, tak? Czyli to okoliczne środowisko biznesu, w jaki sposób związać zarówno z samym regionem, jak i z uczelniami funkcjonującymi w regionie, po to, żeby też szanse zawodowe naszych studentów i absolwentów jeszcze zwiększyć. Czyli badanie miało też praktyczny wymiar. Jak najbardziej, tak. Naszym gościem był dzisiaj dr Bartosz Maziarz, politolog z Uniwersytetu Opolskiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio Opole. Twoje sprawy. Twoja muzyka.